Cześć, witam Was w kolejnym vlogu czytelniczym. Dzisiaj jest piątek 28, chyba dzień czerwca. I tak jak ostatni vlog kończył się dosyć smutną wiadomością, bo dowiedziałam się, że nie zdałam egzaminu z prawa pracy, to ten zaczyna się w sposób wesoły, a mianowicie zdałam ten egzamin, dokładnie ten, którego nie zdałam, to jednak go zdałam. Czekam jeszcze na ocenę z prawa własności intelektualnej, ale myślę, że tu nie będzie chyba problemu z tą chociażby trują. Ta ściana generalnie musi być totalnie odnowiona, zrenomowana. Ja już gadam bzdury, ale jestem tak po prostu szczęśliwa, że sobie nie wyobrażacie. Jutro z Olą, jutro będzie sobota oczywiście, bo jest piątek, organizujemy 24-godzinny maraton czytelniczy, ale z książkami dla dzieci. I ja sobie przygotowałam parę tutaj pozycji. Pierwsze to Bracia Lwie Serce i jak hodować i karmić domową czarną dziurę. To ma być chyba historia dziewczynki i pieska, który się do niej przywłąkał. I te dwie książki są z wydawnictwa Nasza Księgarnia. I dwa cuda, które dorwałam na targach od wydawnictwa Tadam. Pierwsza z nich to Wojenne lalki Marysi z ilustracjami Ani Jamrus, dobrze czytam. Z ilustracjami Ani Jamrus. Historia wojny z perspektywy dziecka, oczami właśnie naszej tytułowej Marysi. Myślę, że ją na pewno połknę w sobotę, bo jest bardzo krótka i mimo tego, że tematyka jest ciężka, to chcę, to jest mój priorytet. I kolejna książka to też z wydawnictwa Tadam, Mądra Wasylisa i inne baśnie o odważnych młodych kobietach. Nie wiem, czy uda mi się ją skończyć. Ile ty masz stron? 100! Więc może dam radę, albo może przeczytam którąś z baśni. I to są historie o ciekawości, przygodzie, o uczeniu się, jak być silną, odważną, dobrą i szczerą, jak wierzyć, że można zmienić świat na lepsze. Bohaterki tej książki nie są typowymi biernymi księżniczkami, czekającymi w wieżach na swoich książąt. I tu chciałabym Wam zaznaczyć od razu to, że jeśli któraś z Was jest taką księżniczką, to możecie sobie śmiało być. Bo wyniknęła jakaś dziwna taka dyskusja pod właśnie vlogiem, kiedy o tym albo może o innej książce opowiadałam. Nie pamiętam, w każdym razie w którymś z moich filmów właśnie mówiłam, że wkurza mnie takie kreowanie dziewczyn zawsze w książkach. I szczególnie w młodzieżówkach, mniej więcej jeszcze kilka lat temu, które były wydawane, że dziewczyna po prostu czeka i nic nie robi. I dla niej tylko książę ma być przystojny i to jest jedyna jego cecha. Ale jeśli wy jesteście takimi osobami, to jakby spoko. Na tym polega idea tego, że kobiety są wolne i mogą decydować same o sobie i jakby spoko. A co teraz czytam? Czytam właściwie książkę, którą właśnie miałam ze sobą w pracy. Red Wild... Zawsze to mówię. Wczoraj nagrywałam story i też mówiłam Wild zamiast White. Więc Red, White and Royal Blue, Casey McQuiston. Historia syna prezydentki Stanów Zjednoczonych. I jego, no myślę, że to wynika i z samej okładki, i też z samego opisu. Jego, można powiedzieć, romansu z księciem Wali, więc myślę, że to będzie coś ciekawego, coś nowego. Ta książka zbiera bardzo pozytywne opinie na zagranicznym BookTubie. Jestem na 14 stronie, bo wczoraj zaczęłam. To, co mi się rzuca w oczy, to małe literki. To wiadomo. A druga kwestia jest taka, że język tutaj nie jest najprostszy. Nie mówię, że on jest bardzo trudny i skomplikowany, ale na pewno to nie jest tak prosty język jak na przykład w The Night Diary. Tutaj też przeczytałam, no nawet chyba sobie nie zakładałam tego, bo po prostu przeczytałam jedną stronę, żeby zobaczyć z czym to się je. Więc te dwie książki będę pewnie teraz czytać i te, które Wam pokazywałam w maratonie czytelniczym z książkami dla dzieci. Dobra. Skończyłyśmy pierwszą książkę. Wojenne lalki Marysi od wydawnictwa Tadam, autorstwa Małgorzaty Berwit, z przegenialnymi ilustracjami Anny Jamrus. To jest coś, co na pewno zasługuje na Waszą uwagę. Mimo tego, że zdecydowanie jest to książka dla dzieci, tak w 100%. Jest bardzo dużo uproszczeń. Bardzo szybki jest przegląd jakby wydarzeń, no dokładnie. Bo co? Zaczyna nam się tak 1 września 1939 roku, kiedy nasza Marysia, nawet troszkę wcześniej, dzień wcześniej, kiedy ma iść do szkoły. Szykuje się na pierwszy dzień w szkole.
czyli klasyczna wersja, jakby klasyczna historia dziecka wojennego, kiedy to właśnie być może nasi dziadkowie, pradziadkowie szykowali się do pójścia do szkoły 1 września, pełni ekscytacji, że nauka, że nowa przygoda, i niestety te ich oczekiwania zostały zmiażdżone przez rozpoczętą wojnę. Tak, tutaj na samym początku jest taki fragment, w którym Marysia mówi, że na początku cieszyliśmy się, kiedy latały samoloty i zrzucały coś, i my dzieci myślały, że może to będą fajerwerki, bądź może szykuje się jakiś festyn. Tak, coś w tym stylu właśnie. Dokładnie. I no bo jednak Polska została bardzo zaskoczona. To, co chciałam powiedzieć, to na pewno to, że właśnie są duże uproszczenia, ale wydaje mi się, że niektórzy dorośli powinni nawet przeczytać wojenne lalki Marysi ze względu na taki ogólny przekaz, i to na przykład ostatnie zdanie, które jest taką kropką na i mogę taką przeczytać, wisienką. Bo to chyba nie będzie żadne. Dobra, nie czytaj, będę czytała. Nie czytaj. Natomiast warto, żebyście to przeczytali. I tak jak powiedziała Karolina, takie książki, takie najprostsze książki, które zawierają ogromne uproszczenie, ale jednak mają to, tętni tutaj to serce historii, to wiele osób, które na przykład zajmuje się polityką albo, i to nie jest żaden hejt tutaj, chodzi mi o osoby, które na co dzień zajmują się polityką oraz prowadzeniem przeróżnej to polityki, powinny po prostu na co dzień czytać sobie takie książki, tak. Do czego prowadzi konflikt. Tak. Do czego prowadzi wykluczanie niektórych osób. Ale to, co mi się tutaj podobało i mówiłyśmy to też na vlogu Woli, bo Woli też będzie vlog, tak spróbujemy jakby nie mówić tych samych Dokładnie. Rzeczy, tylko jakoś tak sobie... Ja pokazałam tylko takie same obrazki, ponieważ tak jak mówiłyśmy, u mnie nie chcemy pokazywać całego wnętrza, bo to jakby nie byłoby okej, bo to już niektórzy mogą wtedy... Stwierdzić, zobaczyłam. A polecamy kupić, bo je zarówno... dobro, albo nawet takie człowieczeństwo, a nie dobro, i pokazane też zło wojny, to jest oczywiste, czyli jakby są pokazane takie dwie strony, Dokładnie. Że są i to. Podsumowanie jest piękne, nawiązujące do tego, że dzieci wojenne troszkę innymi są dorosłymi niż ci dorośli, którzy urodzili się w czasach, kiedy nie było tej Dokładnie. Wojny. Tutaj tak było, że Marysia, tytułowo Marysia zastanawia się, jakim byłaby człowiekiem, gdyby 1 września poszła do szkoły 1939 roku. To, co ważne, jest to też, że są przypisy przy każdym z takich trudniejszych słów, które no, nie muszą być znane przez dzieci, typu okupacja. Okupacja, czy getto, czy armia krajowa, czy przetłumaczenie takich słów niemieckich, wstawek. Jest to wszystko wytłumaczone, więc to na pewno też ułatwia młodemu czytelnikowi odnalezienie się w całej historii. To, co ciekawe i to, co też mówiłyśmy u ciebie, to to, że akcja w żadnym momencie nie dzieje się w Auschwitz. Są pewne nawiązania oczywiście, ale to myślę, że zasługuje na uwagę, bo jednak większość takiej literatury to literatura obozowa, a tutaj jest duża część poświęcona chociażby Powstaniu Warszawskiemu. Dokładnie. Więc od nas to jest duże tak. Jeśli lubicie ogólnie literaturę dla dzieci i nie spodziewacie się po niej ogromnego rozwinięcia tematu i szczegółów, które no nie są dla dzieci odpowiednie, chociaż było tu parę takich scen na przykład z garniturami. Oczywiście, tylko one zostały też, właśnie te sceny w niesamowicie przystępnej dla dziecka formie przedstawione. Tak. Jakby my też się z Kailą zastanawiałyśmy nad widełkami wiekowymi, dla jakiego dziecka jest to dobra literatura, i doszliśmy do wniosku, że to jest to taka w starym systemie, bo nie wiem, jak już jest teraz 4. klasa podstawówki. Także około 10 na przykład lat? Jeśli jesteście rodzicami takiego dzieciaka małego i chcecie, żeby powoli zaczął poznawać tę historię, tą bardzo trudną historię, ale w miarę w przystępny i dobrze opowiedziany sposób, również opatrzony grafiką, która może dać wiele do myślenia, to jest to pozycja idealna. Tak samo jak będę ci chciała wcisnąć dzisiaj Mirabelka. Będę czytała, ale chciałam jeszcze koniecznie zahaczyć o ten temat cena, moi drodzy, bo myśmy o tym rozmawiały. Cena tej książki to 33 zł. Jest to twarda oprawa, przepiękny papier kredowy, piękne ilustracje i przede wszystkim sama treść, która naprawdę wiele nam daje. I tutaj mamy 33 zł. Bierzmy jakąkolwiek fantastykę, która w Polsce wydawana jest w miękkiej oprawie na okropnym papierze, i te książki są często po 50 zł, po 44,90. Tak.
Na przykład. Wiadomo, że ta książka jest krótsza, ale jednak wkład pracy, właśnie, że są ilustracje znacznie. I w ogóle, że są te ilustracje, więc też wydanie takiej książki podejrzewam, że jest droższe niż jakby zwykłego ceny papieru. Ceny książek to jest coś, czego ja dalej nie mogę rozkminić. No przynajmniej u nas, bo nie wiem, jak jest inaczej w innych krajach. Natomiast wczoraj też kupiłam w Empiku na spontanicznych zakupach dwie książki do tego maaratonu w cenach około po 30 zł. Książki tak. W twardych oprawach z pięknymi ilustracjami. Może ktoś się zna i napisze w komentarzu, o co chodzi. Dokładnie, jak to jest. Dlaczego to tak jest? Więc na razie tyle, teraz będziemy sobie wybierać kolejną książkę do czytania i oczywiście przyjdziemy do Was z jakimś update'em za jakiś czas. Dokładnie. Okej, my jesteśmy po drugiej książce, jest 12:40, więc powiem, że idzie nam wyśmienicie. No, to jest prawda. Co czytałaś? Czytałam książkę Wszyscy jesteśmy wyjątkowi polskiej autorki Katarzyny Baniewicz-Kowalczyk. Książka przepięknie ilustrowana, na razie zdradzam Wam tylko wklejkę. I jest to książka która zawiera króciutkie opowiadania, opowiedziane z perspektywy zwierząt, które mają pewien problem z tym, kim są, albo ze swoim wyglądem, albo z ich usposobieniem. I tutaj taki szybki opis. Jesteś mały, jesteś duży, jesteś gruby, jesteś chudy, każdy jest jedyny w swoim rodzaju i o tym zawsze trzeba pamiętać. I tę książkę kupiłam wczoraj spontanicznie, tak, kiedy weszłyśmy do Empiku z myślą o naszym maratonie i uważam to za bardzo dobre wydanie. 30 zł, a propos tego, co mówiłyśmy już, nie wiem, czy u mnie, czy u Ciebie, będziecie musieli obejrzeć nas. Obie, tak. Nie ma rady o cenie książek dla dzieci. Bo też to, co jest ważne, to w każdym z naszych vlogów próbujemy mówić inne rzeczy, tak żebyście byli zachęceni do obejrzenia i mojego filmu, i filmu Oli. Więc to jest to. A ja skończyłam czytać Bajka na końcu świata. To było, bo ty mi to poleciłaś, ja to kupiłam, przeczytałam, tak, i teraz ty to czytasz. Tak, bo ja wiedziałam, że to jest ładnie narysowane i że jest piesek, a że ty jesteś psiara. Dzień dobry, piechu. To właśnie Ola została zachęcona i tak do tego stopnia ci się podobało, że masz już drugi tom. Dokładnie. Tak, więc jest to historia pieska i dziewczynki Wiktorii, właśnie, czyli bajki Wiktorii, które przemierzają apokaliptyczny świat. Dokładnie. W poszukiwaniu rodziców Wiktorii. I właścicieli bajki. Tak. I naprawdę te ilustracje są piękne i kolorystyka jest piękna. No niesamowicie mi się podoba, tak dla przykładu, Woli też pokazywałam ten obrazek, bo jest, no, robiący wrażenie, ale on jest chyba trochę dalej. Nie mogę z tego, jak ja tu występuję, ale dobra. To cię zasłaniam. No przepiękne kolory, przepiękne, przepiękne, po prostu przepiękna kreska. No i pokaż, co będziesz czytać teraz. O! Też książka. Mam ukochaną książkę autorstwa Adama Wajraka. I jeśli nie znacie Lolka, to proszę, poznajcie tą historię. A ty co będziesz czytać? No proszę, powiedz. Mirabelka jeszcze jest na półce, jeszcze jej nie ściągnęłam, natomiast będę czytać Mirabelkę. Mirabelkę, ja ją czytałam w grudniu i to była książka, że my się nie znałyśmy. Mhm. I ty ją kupiłeś z mojego polecenia, czy tak o? To znaczy nie, no słyszałam o niej u ciebie. Mhm. I dlatego ją kupiłam. Ja wiedziałam. My w ogóle mamy bardzo podobne gusty. Dobra. Czytelnicze. To więc co? Idziemy. Tak. Idziemy czytać i do zobaczenia. Cześć, jest chwila po 21:00, ja się rozstałam z Olą około 14:00 i wróciłam do domu, trochę poogarniałam. Później szukałam pół godziny z tatą Bobu, bo nigdzie nie było, a miałam ochotę na Bób i mój tato też. I moja mama zresztą też. Więc wróciłam i przeczytałam Mądrą Wasylisę i inne baśnie o odważnych młodych kobietach. O czym jest Wasylisa i inne baśnie o odważnych młodych kobietach? O mądrej Wasylisie i innych baśniach o odważnych i odważnych młodych kobietach. Generalnie są to może nie retellingi takie dosłownie, tylko chociaż nie, myślę, że mogę to nazwać retellingiem, czyli po prostu historią opowiedzianą na nowo z pewnymi zmianami, innymi elementami, baśni z różnych stron świata. Tych, które znamy, na przykład Pięknej Bestii, która podoba mi się chyba bardziej niż Pięknej Bestii, ale też na przykład z historia samej tytułowej Mądrej Wasylisy, czyli rosyjskiej wersji Kopciuszka. I tutaj na końcu oryginalna wersja, w sensie oryginalna, tłumaczenie rosyjskiego na angielski
nazywał się Wasylisa the Beautiful, czyli Wasylisa Piękna, a nie Wasylisa Mądra, a autorka właśnie postanowiła opowiedzieć to w troszkę inny sposób. Najbardziej podobała mi się baśń Tęczowy Królewicz. Chyba to jest moja ulubiona, taka najbardziej rozbudowana, złożona. Czy to mi się podobało? Generalnie podobało mi się, ale to było ok. Chyba spodziewałam się czegoś lepszego, nie wiem, takiego jednego zdania na koniec, które mnie tak, wiecie, wbije w fotel i będę płakać i po prostu się bardzo wzruszę i to będzie jakiś taki piękny przekaz. Generalnie jest przekaz, ale nie za bardzo wiem dla kogo, bo dla dorosłego człowieka, dla dorosłego czytelnika, może nie tyle co dorosłego, tylko starszego, to będzie jednak chyba troszkę zbyt mało, a dla właśnie młodszego, dla dziecka będzie to chyba zbyt dużo, bo baśnie są bardzo często dosyć straszne. Więc czy polecam? Jeśli jesteście ciekawi, to na pewno nie zaszkodzi spróbować. Nie zachwyciła mnie, ale była ok i na pewno jakby nie mogę powiedzieć o niej niczego złego, oprócz tego, że myślałam, że dostanę coś lepszego. I tyle. Tam z tyłu się montuje film, w sensie już eksportuje, czyli mój TBR na maraton czytelniczy, bo okazało się, że ten, co poprzednio dodałam, w sensie już był jakby załadowany na YouTube'a, jest po prostu za głośny, a nie chcę, żebyście się skupiali bardziej na muzyce i nie mogli się skupić na tym, co mówię. Teraz mam zamiar czytać Braci Lwie Serce. Mam do 10 jutro czas, więc mam nadzieję, że mi się uda. Wasylisa to była moja czwarta książka, więc myślę, że idzie mi całkiem nieźle. Szczególnie, że zaliczyłam jeszcze jakieś godzinne spanko w trakcie dnia i że też ogarniałam trochę inne rzeczy. No, mam nadzieję, że też z nami czytacie i bawicie się dobrze. A ja zaraz chyba posprzątam pokój, wgram ten film i zrobię sobie kawę. Może taką, wiecie, jakąś zimną z mlekiem, jakieś takiego ukulejucha. I widzimy się kolejnym update'em. Dzień dobry. Jest niedziela. Wykorzystuję chwilę na czytanie, bo jutro idę do pracy. Skończyłam czytać Braci Lwie Serce. Uwielbiam po prostu, ta książka jest przepiękna i ja pierniczę, uwielbiam. Jeśli lubicie literaturę dla dzieci, takie historie, w ogóle wybaczcie za ten kadr, ale w takiej pogodzie nie mam po prostu siły na nic bardziej estetycznego. Jeśli lubicie, wiecie, tak jak ja zawsze promuję książki, gdzie są pokazana jest siostrzana miłość, to tutaj mamy to samo, tylko że miłość braterską. No, Astrid dla mnie to jest po prostu klasyk literatury dziecięcej, przepiękna powieść, przepiękna. I tak jak wam pokazałam ostatnio, zaczęłam czytać Red, White, Royal Blue, ale przerwałam ją, żeby przeczytać jeszcze przed moim wyjazdem pierwszą książkę z TBR-u, którą przygotował mi Krzysiek, czyli Fanatyków. Być może tytuł może was zdziwić, bo są to fanatycy, futbol na śmierć i życie. Jak na razie czyta to się fantastycznie, przeczytam aż całe 22 strony. Bo przed chwilą zaczęłam, a to ma stron 301. Więc mam nadzieję, że do piątku ją skończę. Książka, która Krzysiekowi się bardzo podobała, która go wzruszyła też i właśnie opowiada o, można powiedzieć, takiej grupie społecznej, która w Polsce jest często demonizowana i niezrozumiała. Niezrozumiana. Tak. Ciężko się mówi w takiej temperaturze. Chciałam sobie kupić strój kąpielowy, nie kupiłam. Chciałam sobie kupić spodenki, bo rozrosły mi się uda i biodra i zasadniczo w nic się nie mieszczę. Od początku studiów przytyłam jakieś 10 kilo. Nawet więcej. Ciężkie jest życie, ale wyskoczyły mi piegi. Słuchajcie, ta książka jest po pierwsze przezabawna. Po drugie, mam wrażenie, że ją napisał tak cholernie inteligentny człowiek, że cieszę się, że naprawdę, że... Aha, czy wyciągnęłam... Wyciągnęłam zakładkę, ale dobra, wiem, gdzie jestem. Ale generalnie chcąc zachęcić albo przedstawić wam właśnie książkę Fanatycy, chciałabym... Właściwie musiałabym przeczytać pół książki, bo no, są tak niesamowite fragmenty, w sensie niesamowite. No mnie to na przykład strasznie rozbawia i generalnie nie dziwię się. Na przykład jest taka sytuacja, kiedy właśnie nasz autor,
który jest anonimowy, rozmawia z pewną osobą, która myśli, jakby jest przekonana o swojej wyższości i właśnie nasz narrator, autor mówi. Z początku nawet mnie to bawiło, z czasem zaczęło przybierać prawdziwie groteskową formę. Moi rozmówcy łapali się każdej drobnostki, byle tylko udowodnić, że kibole są B. Przyszedł czas na ostateczny argument. Przecież jesteście faszystami, usłyszałem. O kurwa, tego było już za wiele. Granica została przekroczona, ja wszystko zrozumiem. Można być głupcem, można pierdolić farmazony, ale trzeba liczyć się z konsekwencjami. Zagotowane do granic możliwości miałem dwa wyjścia. Po prostu wyjść albo dać w mordę. No cóż, dałem w mordę. Jest jeszcze tutaj drugi fajny fragment, że mówi się o kibicach, że przemoc jest dla nich celem samym w sobie. Że jesteśmy zorientowani tylko na sianie zniszczenia. To już wina przekazu medialnego. Nie twierdzę, że się nie napierdalamy, bo tak jest. Z kibicowania uczyniliśmy kolejną dyscyplinę sportu. Skoro pół Polski podnieca się galami mieszanych sztuk walki i płaci za to pieniądze, dlaczego nam odmawia się możliwości, by w ustronnym miejscu wziąć się za łby? Czy to aż tak wielki dramat, jeśli przegonimy się czasami po mieście? No, jakby... Mi się ta książka naprawdę niesamowicie podoba, aż myślę, że Krzysiek, ja właśnie czekam na Krzyśka, aż do mnie przyjedzie, więc jak mu powiem, to na pewno będzie zadowolony z moich przemyśliwań. Jeśli nic. Jest gorąco, a ja właśnie wyłączyłam na chwilę wiatrak, żeby wam to nagrać, ale na razie moje przemyślenia są jak najbardziej pozytywne. Wiem, że Krzysiek też zaczął czytać pierwszą książkę z mojego polecenia, wy jeszcze tego filmu nie widzieliście, ale myślę, że to nie za żadna tajemnica. I zaraz Krzysiek tutaj przyjdzie i jeśli będzie miał ochotę, to opowie wam kilka słów o pierwszej książce, którą wybrałam mu do przeczytania. Dzień dobry. Chwilę się do was nie odzywałam, a było to spowodowane tym, że zaczęłam jakby na nowo po sesji pracę i najczęściej wracam po prostu zmęczona, jestem w ogóle pomalowana jak jakaś, nie wiem, jak indyk, boże ciało odstawione, bo po prostu nagrywałam film przed chwilką. Q&A o współpracach, więc możecie oczekiwać takiego filmu, niedługo się pojawi. Czytam fanatyków, jestem za setną, jakiejś 150 stronie, ale właściwie nie miałam czasu czytać, czytałam tylko w autobusie dzisiaj. Bo jak wróciłam do domu, to musiałam załatwiać sprawy związane z wyjazdem. No ta książka jakby w ogóle się nie spodziewałam, no bo to nie jest jakby moja strefa czytelnicza komfortu i zdecydowanie poza nią wyszłam, poza sferę w ogóle moich zainteresowań. Ale naprawdę ta książka jest bardzo ciekawa. Może odczarować różne stereotypy, które wiążą się właśnie z kibolami, z chuliganami, czyli z tymi kibicami, którzy po prostu no, leją się po mordach. To, co musicie wiedzieć, to to, że ta książka nie będzie na pewno dla każdego. Po pierwsze ze względu na tematykę, chociaż jeśli ktoś jest minimalnie zainteresowany tematem, albo chociaż ciekawi go jakby no, z czystej takiej ludzkiej ciekawości, to jak wygląda świat kibiców, to myślę, że wam się spodoba. Natomiast trzeba mieć na względzie to, że jest to po prostu pisane w takim no, języku kibica. Jest tu bardzo dużo przekleństw, to musicie jakby być tego świadomi, bo wiem, że nie każdy akceptuje przekleństwa w książce, mimo tego, że nawet pasują do tematu. To nie są takie przekleństwa w stylu, nawet nie potrafię wymyślić. Ale wiecie, czasami w książkach są takie przekleństwa, które... No nie za bardzo pasują, bo po prostu są jakby wrzucone totalnie po to, żeby były, a to jest bez sensu. A tu jednak no, jest ten język kibica, jakkolwiek głupio to nie brzmi. No, fajnie jest opowiedziane, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo wciągające. Muszę podziękować Krzyśkowi właśnie za fanatyków, że mi tą książkę polecił właśnie do czytania, do maratonu. Wy już mogliście widzieć, jakie książki ja poleciłam Krzyśkowi, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie idźcie. Okazałam się bardzo dobrą dziewczyną. No, jutro idę do pracy na 8 i będę miała straszny zapierdziel. W sensie dużo takich rzeczy do ogarnięcia, że tak powiem, na bieżąco. No i to tyle. Jak skończę fanatyków, to chyba zabiorę się za czytanie nawet nie wiem czego. Nie wiem, co bym miała ochotę czytać. Mam ostatnio straszne rozterki czytelnicze, jeśli chodzi o to, co bym chciała czytać, więc napiszcie mi, co wy teraz czytacie. Dzień dobry. Chodź tu, się pokaż. Pani pedikurzystko. Robimy sobie właśnie z mamą... co tu leży? Paznokcie na wyjazd. Ja już mam zrobione. Ta-dam!
No, bo mamy cały sprzęt hybrydowy w domu i właśnie mama mi robi paznokcie u stóp, co absolutnie wprawia mnie w obrzydzenie. I podziwiam cię, że robisz to bez rękawiczek, bo ja się sama brzydzę własnych stóp, szczególnie, że są ciągle zimne. Mamo, co bierzesz na wakacje? Źle. Jaką książkę? Maresi. I to i w ogóle co ty zrobiłaś? Mówi, o, sobie fajną książkę sobie znalazłam, w torbie jest. Ja mówię, no Maresi, one, co ty widziałaś? No więc tak, będziesz czytać Maresi. W Grecji, to dobrze. Cała rodzina musi przeczytać przecież. Ciekawe, kiedy tato przeczyta. Nigdy. Proszę, nóżkę do lampy. Nóżka do lampy, no. Idziemy i jutro wyjeżdżamy o 18:00, jakoś mamy lot do Grecji, do Stavros, czyli tam, gdzie byliśmy w tamtym roku, gdzie było cudownie, bo była cisza, spokój. I kuski krikri. Mamusia z córeczką na takiej górze, na plaży, gdzie kręcili... Jak się ten film nazywa? No, Greg Zorba. Greg Zorba. Ja mówię zawsze, że on się nazywa Zorba Beach, jak idiotka. Zorba Beach się nazywa plaża. Zorba Beach się nazywa plaża, no logiczne. No, więc będziemy leżeć i będziemy nagrywać vloga w Grecji. Będziesz mi pomagać vlogować? No pewnie. No to super. Więc żegnamy was tym pozytywnym akcentem i idziemy malować paznokcie. Pa? Dzień dobry, o Jezu, mamy te okulary, są jakieś dziwnie krzywe, no ale nieważne. Jutro mam imieniny i pierwszy raz moi tutaj kamraci pamiętali o mnie i się zesikam w śmiechu. To jest kółko, syrenka. Mamo, ale widzisz, to bierzemy do tego. Oczywiście, też dlatego chciałam, żeby to było na jutro. Żeby to było na jutro. Boże, nie wytrzymam. Nie, to ja będę miała 1000 zdjęć na tym. Kółko w kształcie syrenie. To już ostatni fragment tego vloga. Tutaj siedzi Krzysiu, my nagraliśmy dwa filmy. Ja je właśnie teraz montuję z moją syrenkową poduszką. Pokażę wam co i jak, jeśli chodzi o moje czytanie. Generalnie nie miałam ostatnio dużo czasu na czytanie, bo pracowałam i załatwiałam sprawy związane z wyjazdem. W tym właśnie nagrywałam filmy na zapas, żeby jednak były. I nie skończyłam Fanatyków. Jestem na stronie 160 prawie. Może jakbym dzisiaj nie spała, to bym ją skończyła? Nie wiem. W każdym razie Fanatycy mi się bardzo podobają, Krzysiu. Fanatycy mi się bardzo podobają i na pewno jakąś taką pełniejszą opinię usłyszycie na moim kanale. Pewnie, w sensie chciałabym ją nagrać z tobą w fragmencie jakiegoś vloga, no i w naszym podsumowaniu tego naszego czytania wspólnego. Przyszły do mnie trzy książki. Pierwsza z nich jest z wydawnictwa Winidia. Jest to czwarty, z tego co kojarzę, tom z tej serii Martyny Senator z Ciszy. I ja oddam tą książkę Marcie Fox, bo wiem, że Marta Fox lubi taką literaturę i jakby zgodziła się, żebym ją jej oddała. I wiem, że ta książka trafi po prostu w dobre ręce. I co jeszcze mamy? Siedmiu mężów Evelyn Hugo w końcu do mnie dotarła po miesiącu oczekiwania, ale jest... Bardzo się cieszę, będę też ją czytać i też recenzować i może zmienię swój TBR i wezmę ją ze sobą na wakacje. Zobaczymy. I ostatnią książką jest książka Nie ma światła w ciemności, czyli najnowsza premiera wydawnictwa kobiecego. To ma być romans. Wiecie, jaki mam stosunek do romansów, ale stwierdziłam, że może w lato sobie coś spróbuję właśnie z... Z romansu? Z romansu. Będę romantyczna. Będę rozważna i romantyczna. W każdym razie, książka jest króciutka, bo nawet chyba nie ma 300 stron dokładnie. Miała też dobre opinie na Goodreads i to mnie w sumie zachęciło, więc to tak. To będę czytać, jutro lecę do Grecji, więc to już jest koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmiku.